Transmisję z wyścigowych motocyklowych mistrzostw Polski oglądacie dzięki Wójcik Ventilations i Wójcik Racing Team, Dunlop, Eurotrans Rychlik i Racing Team Siedlce, Pazera Racing, Plus, Brillare oraz Miropasz. Czwarta runda w wyścigowych motocyklowych mistrzostw Polski i Pucharu Polski. Przed nami wyścig Classic do 250. Wyścig, na który zapraszają Państwa serdecznie Marcin Magdzik i Michał Fiałkowski. Przed nami no, ciekawy pojedynek. Pojedynek liczący 7 okrążeń, 17 zawodników na polach startowych. Trzy różne kategorie ścigają się tutaj w jednym wspólnym wyścigu. Classic 250, Classic 175 i Moped. No i już ktoś tam ma w głębi stawki chyba jakieś problemy. Jeden z zawodników w czwartym rzędzie z podniesioną ręką. Czyżby to był Tomasz Janiak? Tomek jest zawodnikiem, który jeździ motocyklem SHL. Jest to ciekawa konstrukcja. Według swojego pomysłu przerobił motocykl. Jest stawidłem. Uwaga, zaraz będzie start. Jednak wszystko pod kontrolą. Przez chwilę tutaj powiało grozą, zapachniało olejem, no ale startujemy. Siedem okrążeń i ruszają klasyki. No nie wszyscy ruszają, jak się okazuje. Duże zamieszanie tutaj na polach startowych, ale jednak wszystkim udało się ruszyć. Już widać od początku faworyt Bartłomiej Tasbir zaczyna kontrolować sytuację. Chyba wejdzie pierwszy w dużą patelnię. Tak, jest on, zaraz za nim jedzie Paweł Roszkowski na mopedzie 100. To ciekawe, bo teoretycznie dużo słabszy motocykl powinien być. No mimo tego jest młodszy, więc nowsza technologia pozwala na więcej. Ale tutaj już widać ciekawą akcję. Nick Linel wychodzi na trzecią pozycję w Classic 250, tuż przed nim najszybszy listonosz w Polsce, Maciej Gonciarz. Jest jakaś akcja w Sławniaku, Maciej Gonciarz atakuje Roszkowskiego, ale tak, wyszedł na prowadzenie. Już jest drugi, zaraz za Tasbirem. Trzeba przyznać, że wygląda to zupełnie inaczej niż te super... Oj, wyjeżdża tam na pobocze na wyjściu ze Sławiniaka jeden z zawodników, a tutaj ostra walka o drugą pozycję. To chyba Darek Pająk, ale wszystko chyba pod kontrolą. Wrócił na tor szczęśliwie. I tutaj będziemy mieli za chwilę atak do małej patelni. Tak jest. To Nick Linel. To Nick atakuje Maćka, ale Maciek chyba wyjdzie z tego zwycięsko. Teraz Linel, Anglik mieszkający na stałe w Polsce. Jeden z dwóch zagranicznych tutaj zawodników, bo mamy jeszcze na końcu stawki Giorgio Serfozo. Tak, Giorgio dosiada Pannoni P20. Przyjechał tu do nas prawie 800 km specjalnie, żeby z nami tu być. Przyjeżdża od lat. No i mam nadzieję, że pokaże coś, bo Giorgi to jest taka cicha woda trochę. On zawsze na początku jedzie powoli, ale później przyspiesza tempo i często staje na podium. No pojechał bardzo powoli w treningach i w kwalifikacjach. Nie wiem, czy tu jakieś problemy nie było. Problemów, no bo czas o 2 minuty gorszy od zdobywcy pole position. Także... No to zdecydowanie. Coś tam nie tak jednak. To dwusuwy stare mają swoje kaprysy. Dziś może nie jest jego dzień. Ale jeszcze przed nami spory dystans, no bo jednak chyba 5 okrążeń, a nie 7, dokładnie 5 okrążeń i 4 już nam tutaj zostały do mety, także trochę też... Skrócono im... Tak, trochę też zamieszania, bo początkowo to miało być rzeczywiście 5 okrążeń, później wydłużono do 7, jednak skrócono do 5, no i kończymy pierwsze okrążenie i mamy tutaj ciekawą walkę. Tak, widać, że Bartek Tasbir jest niewiele przed Nicolasem Linelem. Bartek dosiada mocnej maszyny Suzuki GT250 dwusuwowej, a Nick, no jednak czterosuwowa ćwiartka powinna być troszeczkę wolniejsza, jednak pokazuje dużą wolę walki, serce do tego i może zawalczy o to pierwsze miejsce. Trzeba powiedzieć, że Bartek jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, no pamiętam go jeszcze z lat 2010, kiedy raczkowało w Polsce ściganie się na klasykach, kiedy jeździliśmy do Lublina, potem wielokrotnie widzieliśmy się na zawodach w Czechach, no i odkąd Puchar Polski, a wcześniej Veteran Cup się pojawiał, zaczął być organizowany w Polsce, zawsze się pojawiał na wszystkich zawodach, także no to należy powiedzieć, że Nick świetnie jedzie. A tam z tyłu listonosz chyba szykuje się do ataku. Tak, na Pawła Roszkowskiego. Jednak oni między sobą nie rywalizują tak do końca, bo to jest inna klasa. Paweł Roszkowski jedzie w klasie Moped 100, w której prowadzi. Zaraz za nim... Kto to jest? Aha, to jest Maciek. Maciek widać
próbuje jak najbardziej aerodynamiczną pozycję zachować, żeby zredukować opory powietrza, no i nawiązać walkę tam z czołówką, czyli z Nikiem i z Bartkiem. Zaraz kawałek za nimi jedzie Paweł Parka, debiutant tegoroczny. Startuje na Hondzie CB250, czterosłuchowej dwucylindrowej. No i chyba ma ochotę troszeczkę jednak pomieszać szyki Maćka Gonciarza, który jest w chwili obecnej liderem tabeli klasy Classic 250. Intryguje mnie bardzo ten motocykl Maćka Gonciarza. Co to jest za maszyna? No to powinno wyglądać znajomo dla większości motocyklistów. No właśnie. To jest MZ-a TS250. No przygotowana zgodnie z regulaminem, ale jednak Maciek ma swój styl i nie do końca idzie tą drogą, którą idą wszyscy, nie zmienia wszystkiego tak na 100% na wyścigowo, jednak ma klasycznie zachowaną sylwetkę, podnóżki, wyprostowana sylwetka. O, Nick prowadzi, wyprzedził Tasbira. No i mamy zmianę lidera i teraz zobaczymy też, jakie czasy tutaj kręcą zawodnicy z czołówki. 2.22 i Bartłomiej Tasbir i Nicolas Liner. Tasbir póki co tutaj nam pokazuje się na pierwszej pozycji, czyli... ale chyba tam zrównali się ze sobą, po prostu mijając linię mety. Chociaż 0,2 sekundy pomiędzy nimi. Jednak moc dwusuwa na prostej to jest to. No i już jest z powrotem na prowadzeniu, nie odpuści. Samotnie przez chwilę na tej trzeciej pozycji Paweł Rożkowski, który odskoczył trochę od Macieja Gonciarza. Mm-hmm. Później mamy Mateusza Łuczaka, Pawła Parkę, Dawida Radwana, Patryka Wojtalę, Ireneusza Kolczarka i Tomasza Pastuszka. To jest nasza pierwsza dziesiątka z 17 zawodników. Wszyscy, no nie wszyscy, bo Tomasz Janiak jeszcze, jednak, no już chyba w ogóle nawet nie wystartował, szczerze mówiąc. Zacząłem o Tomaszu mówić. No proszę, Tomasz... my tu gadu, a tu zmiana na trzeciej pozycji. Jednak. Gonciarz wyprzedza Rożkowskiego. A różnica na wyjściu z dużej patelni była spora, także tutaj rzeczywiście wszystko się zmienia. Ogląda się teraz za siebie Nicolas Linel. No i chyba słusznie, bo Maciek będzie go cisnął, jednak on też nie odpuści. Na ostatnim okrążeniu ta druga dwójka pojechała 6 sekund wolniej od duetu liderów. No, a tutaj... kogo tutaj mamy? Mateusz Łuczak i Paweł Parka. Paweł Parka, który chyba ostrzy sobie zęby na Maćka. No zobaczymy, czy MZ-a wytrzyma trudy wyścigu, no jednak 5 okrążeń na ogniu dla takiej starej konstrukcji to nie jest w kit muchał. Jak bardzo, wracając jeszcze do tej MZ-ki, jak bardzo ten motocykl różni się rzeczywiście od takiej drogowej maszyny, którą no jeszcze gdzieś tam też na polskich ulicach można czasami spotkać. Akurat jeżeli chodzi o tę MZ-kę, to niezbyt wiele. Ona została jedynie wypatroszona ze wszystkich tych niepotrzebnych, ciężkich rzeczy. Lampy, nie lampy, takie rzeczy zostały z niej wyciągnięte. No została przygotowana zgodnie z regulaminem, korki zostały poprzewiercane, żeby je zadrutować. No jest trochę tych punktów regulaminowych i ona je oczywiście wszystkie spełnia. Ale to nie są jakieś drogie historie. Nie, to się robi w garażu w kilka wieczorów i już można zacząć przygodę z wyścigami. Natomiast oczywiście, no jak wszędzie w wyścigach, no czas i pieniądze zawsze mile widziane. A co jeśli chodzi o opony? No opony, wszyscy jeżdżą na nóweczkach, oponach, jest dostępność tych opon bezproblemowa. Wiadomo, że im lepsze opony, tym więcej kosztują. Do tych motocykli klasycznych są również opony z mieszankami wyścigowymi. Jest kilku producentów na rynku, którzy to robią. I to widać w wynikach. Widać, ci szybsi zawodnicy no, mają wyścigowe opony i to są różnice na czasie rzędu no, kilku sekund. Teraz jeden kolega kupił właśnie wypasione opony i 5 sekund szybszy czas ma, jest zaskoczony w ogóle swoim wynikiem, także bardzo dobrze. Jest tutaj jeszcze dużo do ugrania, wszyscy się ciągle uczymy i opony, modyfikacje w motocyklach, ale przede wszystkim dużo jeżdżenia, to jest najpotrzebniejsze. Ogląda się za siebie Maciej Gonciarz, ale ma dosyć komfortową przewagę nad Pawłem Rożkowskim, później Łuczak i Parka, no i tutaj właśnie to jest ta Parka, która walczy tak jest. O pozycję, no na torze przynajmniej o 5. pozycję, ale to też są chyba inne kategorie. Tak jest, kategorie. Trzeba powiedzieć, że Mateusz Łuczak jedzie WS-ką 175,
A Paweł jedzie Honda CB250. One teoretycznie mają bardzo podobne moce, bo to jednak 4 osób i 2 osób. O, teraz parka wychodzi, chyba się WSK trochę zgrzała, a nie, jednak się utrzyma. Natomiast tak jak mówiłeś, Łuczak jedzie, teraz jest liderem w wyścigu 175. Kolejny zawodnik za nim to dopiero Irek Kolczarek, ale to on jest 20-30 sekund za nim, także jedzie zdecydowanie na pierwsze miejsce podium. Dalej, tak jak mówiłem, Irek Kolczarek i Tomasz Pastuszka. No, oni tutaj mają tylko 5 sekund. Oj, tam była ostra walka, wybacz, ale zmieniają się te pozycje. Piąta, szósta, ten duet nam tam ostro się tasuje na dojeździe do szykany. O, tutaj tak jest. Parka wyszedł na prowadzenie, rzeczywiście. Ale widać, że tutaj tanio skóry nie sprzeda Mateusz Łuczak i chyba zaraz będzie kontratakował, coś tak czuję. Jakie prędkości tutaj osiągacie na tym torze? To zależy. Ja myślę, że Bartek Tasbir to myślę, że około 160 na godzinę poleci na swoim GT. Oczywiście każdy motocykl jest inaczej. No, wiele można ugrać na zakrętach, bo tutaj się zrównują maszyny, a liczy się przede wszystkim jak kto jeździ. No a prosta, no to tutaj jednak maszyna wygrywa, nie? Bo ta prosta w Poznaniu jest tak długa, że przy prędkościach, które osiągamy na naszych motocyklach, można byłoby próbować czytać książkę. To jest pierwszy taki weekend w tym sezonie, kiedy tym wyścigowym Mistrzostwom Polski towarzyszą właśnie klasyki, ale dla Was to już jest też czwarty weekend w tym sezonie i nie ostatni, więc też bardzo mnie ciekawi, jak tutaj wygląda kwestia kalendarza. Tak jest. Kolejne zawody będą pod koniec września w Pszczółkach, w okolicy Trójmiasta, Gdańska. Zapraszamy wszystkich fanów wyścigów. Ten weekend chyba będzie połączony z Pucharem Polski 125 i 300. Dokładnie. Bo większość naszych rund jest właśnie z nimi połączona, wspólnie jeździmy. No i co? To jest impreza jednodniowa. Te imprezy na tych mniejszych torach są jednodniowe. Jednak te małe tory mają bardzo, bardzo fajną taką cechę, bo tam dużo techniki można się nauczyć jeździć bardzo dobrze. No i nie są tak męczące dla tych maszyn, które jednak mają już swoje lata, nie? A jak to działa? Czy są tutaj w stawce tacy zawodnicy, którzy startują też na współczesnych motocyklach? Czy to idzie raczej w stronę taką, że już zawodnicy, powiedzmy, na stare lata z tych superbajków przesiadają się na klasyki, czy to idzie w drugą stronę, czy tu są młodzi zawodnicy, którzy zaczynają, a chcieliby przesiąść się na szybsze motocykle, na 600, na 1000? To znaczy, to jest tak, większość z nas to są jednak fani starej motoryzacji klasyków, ale są wśród nas również właśnie młodzi zawodnicy, którzy zaczynają od jazd właśnie na 175 klasyku, a w tym roku jeden z naszych zawodników przeszedł właśnie do Open 125, właśnie od nas z klubu. No i zaczyna pierwsze kroki stawiać, nawet nieźle sobie daje tam radę. Jednak jazda na takich słabych motocyklach powoduje, że zawodnicy muszą później hamować, wcześniej odkręcać i dużo więcej ryzykują. O i co? Chyba koniec już? Tak jest. No zleciało bardzo szybko, muszę przyznać, i już mamy czołówkę na linii mety. Bartłomiej Tasbir wygrywa. I to jest jego drugie zwycięstwo w tym sezonie. Tak. Nicolas Linel na drugiej pozycji. Trzeci będzie Maciej Gonciarz. Wygląda na to, że Bartek Tasbir wskoczy na drugą pozycję w klasyfikacji generalnej w ćwiartkach. Przeskoczy Bartka Smyrda, no nieobecnego tutaj niestety. Maciej utrzyma jeszcze swoją pozycję, ale jednak ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi w Pszczółkach. Jak to się ma w 175? Zaraz Państwu powiemy. W 175 jako pierwszy dojechał, tak jak mówiłem wcześniej, Mateusz Łuczak, drugi Irek Kolczarek, a jako trzeci Tomasz Pastuszka. No i wygląda na to, że Łuczak po nieobecności na jednej z rund odrobi dużą część przewagi Mateusza Widawskiego, który jest dziś tutaj nieobecny, no ale chyba może sobie na to pozwolić, bo ma 40 punktów przewagi nad drugim Arturem Kozłowskim, więc no, my się ścigamy amatorsko, nie każdy zawsze może przyjechać, jest relaks, bawimy się, przede wszystkim dobra zabawa. O, widać, brawo biją tutaj
stewardzi techniczni, czy to flagowi byli? No, ja muszę przyznać, że mnie zaintrygował właśnie ten listonosz wspomniany przez ciebie, ten styl jazdy, trochę taki w stylu supermoto. Ale są wyniki. Po wynikach ich poznacie, wyniki ma, drugi jest w tabeli, czy nie, pierwszy jest w tabeli, także... O, brawo, to jest zwycięzca, Bartłomiej Tasbir. 2 minuty 20 sekund i 6 dziesiątych to jego najlepszy czas okrążenia. Nieco mniej niż sekunda wolniej niż w kwalifikacjach, no ale to zrozumiałe. Tempo trzeba przyznać chyba całkiem niezłe i całkiem ciekawy wyścig. Nowa przygoda dla nas wszystkich, dla nas, którzy przyzwyczailiśmy się do tych relacji z wyścigowych motocyklowych mistrzostw Polski, z tych największych, najmocniejszych kategorii. To jeszcze nie koniec naszej przygody z klasykami, bo będziemy mieli o godzinie 16:05 wyścig klasyk powyżej 250, w którym tak, i ty wystartujesz. Na czym dokładnie? Ja będę jechał na Hondzie CB350 czterocylindrowej z 72 roku. No i zapraszam wszystkich, bo ten wyścig myślę, że będzie generował najwięcej emocji. Tutaj stawka jest dużo większa. Jedziemy też w kilku klasach. Są to połączone trzy klasy. Classic 500, Post Classic 580 i Youngtimer 500. No te Youngtimery, no to też są już naprawdę szybkie motocykle. To są tam jakieś VFR 400, ZXR 400, no dzikie, wściekłe, małe motocykle. O, widać tutaj chłopaki, fair play, pomagają sobie. To chyba ojciec z synem, Zdzisiek, Irek Holczarkowie. Coś tam nie zagrało, no ale miejsce na podium jest, to najważniejsze. Bardzo ciekawy wyścig za nami. Pierwszy, proszę Państwa, z sześciu dzisiejszych pojedynków. Rookie 600 o godzinie 12:45. No i tam na szali tytuł, o który walczyć będzie Mikołaj Budzyński z Maciejem Szeflerem. Później Rookie 1000 o godzinie 13:35, 14:30. To Stoki 600 i Supersporty. No i ta wisienka na torcie, w której znamy już jednak mistrza, więc Superbajki. Tam tytuł przypieczętował wczoraj Paweł Szkopek. Superbajki i Stoki 1000 o 15:25 i o 16:05 klasyki powyżej 250, także długa wyścigowa niedziela na torze Poznań jeszcze przed nami. Za ten pierwszy z wyścigów dziękuję już Państwu bardzo. Marcin Magdzik i Michał Fiałkowski. Do usłyszenia ponownie za kilka chwil. Transmisje z wyścigowych motocyklowych mistrzostw Polski oglądacie dzięki Wójcik Ventilations i Wójcik Racing Team, Dunlop, Eurotrans Rychlik i Racing Team Siedlce, Pazera Racing, Plus, Brillare oraz Miropasz.